Czytamy Dune, czyli poszukujemy chrześcijańskich wpływów w diunie Franka Herberta. Jak co tydzień rozmawiamy z księdzem Łukaszem Knosalą, a sięgamy oczywiście po diunę Herberta, dzisiaj będziemy rozmawiać więcej o postaciach, które już przewijały się tutaj w trakcie naszych rozmów. To kobiety, które tworzą zakon Bene Gesserit, i o nich dziś powiemy. A szczególnie skupimy się na takim projekcie zwanym projektem eugenicznym. Tak, dokładnie. Szczęść Boże. Już tydzień temu wspominaliśmy, że to kobiety bardzo wpływowe, które rządzą światem, jako jedna z wielu frakcji. Przypominają troszkę kobiety z islamu, ponieważ... Noszą, burki. noszą burki. Są bardzo tajemnicze, ale to one sprawują władzę. Mają swoje zaklęcia, mataczą i tak dalej. I teraz one mają jakiś projekt na świat. No i teraz Bene Gesserit pisze się jak Jesuit. Herbert był wychowany przez jezuitów. On jako ateista mówi, jezuici nauczyli mnie takiej sztuki dyskusji, że daj mi tylko informacje, a przekonam każdego na swoją stronę, do swojego projektu. I on, no, jako po prostu ateista, on jako ateista po prostu opisał, że te Bene Gesserit to są tacy jezuici, tylko, że kobiety dążące do, zawsze wszelką cenę do swoich celów, one miały nawet taką powiedzenie, nie? istniejemy po to, aby służyć. No, ale to było prze, przewrotne, prawda? Znaczy i in, inni istnieją po to, żeby im dokładnie, służyć. Dokładnie, dokładnie. One służyły jedynie sobie, swoim ideałom i swoim celom. Nazywane były matkami wielebnymi, matki czcigodne, prawda? No to tu jest znowu cios we wszelkie zakony kobiece, tak? kobiece również, tak? gdzie, gdzie oby, cały czas się mówi do przełożonej matko, tak, matko przełożona, matko wielebna, to, to, to takie słowa, może one coraz rzadziej są, bo, bo jest coraz mniej zakonów, że mniej liczne są te zgromadzenia zakonne żeńskie. Natomiast no, jednak to, to jest wykpiewanie przez e, Herberta tych takich e, chrześcijańskich konotacji tak? i jego doświadczenia. Ono rezonuje w nim i ono się przekłada na jego teksty. E, no właśnie, te, 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 te jego katolickie e, ciotki którego wychowały tak ortodoksyjnie bez względu na to, co on myślał, to wszystko się tam u niego jako agnostyka od, otwiera, i, i tam widzimy źródła tych, tych tekstów. No i teraz tak. Po II wojnie światowej projekt eugeniczny był czymś znanym. Przecież naziści na swoich ofiarach w obozach koncentracyjnych. prowadzili eksperymenty. Dokładnie. Ta hipoteza, czy idea ibermensch nad ludzi u nazistów, pewnego archetypu człowieka wyjątkowego. Eliminowano osoby chore, na osoby jakieś inne orientacje seksualne. One były po prostu zabijane w pierwszej kolejności. W ogóle inność była nieakceptowalna. Tak ponieważ przedstawicieli różnych mniejszości. Tak, ponieważ ona nie pasowała do pewnego projektu, idei projektu. I Herbert jakby tą ideę, która w czasie II wojny światowej się tak mocno zakorzeniła i się realizowała, na oczach świata i, i, i później jeszcze przynosiła skutki i wpływa na refleksję, no po prostu używa tej, tej idei projektu eugenicznego. My Do dzisiaj przecież ten projekt eugeniczny trwa. No, cały czas apelujemy o życie dla osób nienarodzonych. Że nie wykluczamy ich do, do tego, żeby się narodziły z powodów eugenicznych. Tak? Te przesłanki eugeniczne to spór w Polsce aktualny. No i i te właśnie siostry Bene Gesserit miały taką konstrukcję, że one tworzyły idealne linie, żeby zachować sobie wpływ. No bo jeżeli one je łączyły w pary, oczywiście to się działo przez seks, działo się przez podsyłanie swoich uczennic, które miały być nałożniczacami, one miały wydobyć najlepszą pulę genową, żeby powstał właśnie taki niezwykły człowiek, tak? taki mesjasz za Hadrak, on miał powstać, tak, który, ten, który był pałatryda, jest właśnie tym. I od tego jest zaczyna się historia, bo on jest tym, spreparowanym przez te, przez te siostry, człowiekiem. Czy tak doprowadzają do styku tych, tych, tych linii genealogicznych? No właśnie, że w nim pokrętnie mieszczą się geny Atrydów i Harkonnenów, odwiecznych z ich rodów, prawda? No więc, jakby, co one jeszcze mają w sobie, te, 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 te siostry Bene Gesserit? No, one funkcjonują według takiego klucza wczesnego szkolenia tych swoich uczniów, bez uwzględnienia wolnej woli tych szkolących się. Czyli one jakby programują swoich wychowanków, i oni mają być bezwzględni, oni mają realizować ich cele. Przed narodzeniem nadają komuś znaczenie i zadania do wykonania. Przed narodzeniem. No, jak tu, no nie nazwać tego powołaniem. One to sprzedają w takim ładnym opakowaniu, to jesteś do tego powołany. To jest twoja misja życiowa. No kto z nas Państwa by nie chciał się urodzić w takim, nazwijmy to, dworze, rodzinie, gdzie od małoludkości rodzice mówią, że jesteś powołany do rzeczy wielkich, twoje wielkie misje są przed tobą, ale wielu się na to daje naciągnąć, tak? w jest zapisane twoja przeszłość i twoja przyszłość. i No to wszystko ma na ciebie wpływ. Podaj mi datę swoich urodzin. Powiem ci, jaki masz znak zodiaku, a z tego wynika twoje preferencje zawodowe. No, a no proszę państwa, no to jest po prostu magia. To jest po prostu magia Herberta. I on to unaacznia jako ateista. On się tego nie przyznaje, ale pokazuje, jaka to jest wielka, wielka bzdura. Obnaża to. I ja myślę, że warto się tym po prostu przejąć. Że człowiek nie jest do funkcji, człowiek nie jest do zadania, że ma w ogóle swoją wolność. Bene Gesserit mówi o produktywności. Ty masz spełniać zadania i być produktywnym. Jak nie, to cię zmieniamy na inny model. Troszkę jak socjalizm i 200% normy. Dokładnie tak. To są te same idee przez Herberta przemielone na potrzeby fabuły, fabuły Dune, prawda? No i też no, brak prawa do genetycznej tożsamości. Ty nie należysz do siebie, ty nie jesteś sam, sam dla siebie, znaczy nie masz wolności, ty należysz do nas, dlatego to jest zakon i one należą do zakonu, tak? Matka na przykład tego Paula Atrydy, Lady Jessica. No i też szkolenie używało, w szkoleniach używano melanżu, narkotyku. No to było po prostu nagminne, jak one prowadziły swój warsztat, tak? Takim z, z opium. I w tym wszystkim widać też pewne odniesienia do innych dystopii, na przykład z Huxley'a mamy Nowy Wspaniały Świat. No tam w ogóle są grupy ludzi, ci pracują nad tym, ci nad tym, ci nad tym. Pełna profesjonalizacja, proszę Państwa, więc każdy z nas ma swoje zadanie do wykonania, ma je skutecznie wykonywać. No socjalizm czystej postaci, tylko podniesiony do takiej wielkiej, hiper, wielkiej hiperboli, no, że generalnie wszystko jest jasne, kto jest dobry, kto jest zły, co ma czym się zajmować i realizować swoją misję. I nie ma żadnych wyjątków. I nie masz wyjątków, i nie masz wolnej woli, nie możesz tego zmienić. No to jest najgorsze wydanie no, religijnego jeszcze jakiegoś umocowania w powołaniu, jaki by mogło spotkać ludzkość. I Herbert o tym pisze. Czy Pan Bóg tak robi? Czy czasem nas nie prowadzi różnymi drogami, ścieżkami? Mówi, otwórz oczy, uszy i patrz. Patrz, tak chrześcijanie robimy. Mamy mieć otwarte oczy na to, co się dzieje w naszym życiu. Otwarte uszy. Mamy reagować. Nie mam być jak konie, które są ukierunkowane przez zaślepki, jak i na oczach. Nie. Mam być coraz bardziej i świadomi, i czujący, i współczujący. I to jest chrześcijaństwo. A my dziś po raz kolejny sięgnęliśmy po diunę Herberta. Za tydzień ostatnia rozmowa i wtedy też o religii, o polityce, a dokładnie o synkretyzmie religijno-politycznym już teraz zapraszam. Szczęść boże. Czytamy diunę, czyli poszukujemy chrześcijańskich wpływów w diunie Franka Herberta.